Dobra, niech leci. Ej, ja mówiłem, że będzie Q&A. Takie krótkie, bo zaraz wychodzę, ale ja lubię sobie w pasi pogadać. Niech sobie przygrywa tutaj rytmiczna muzyka techno. Na pewno spotkamy się o godzinie 21. No co, zapraszam was już teraz, zagramy w Trajna 2. A tymczasem, jak powiedziałem, mam do zmarnowania kilkanaście minut, to sobie je zmarnuję w waszym towarzystwie. Mam nadzieję, że będzie radośnie. Mam nadzieję, że odpowiem na parę pytań. Jednakowoż będziemy się trzymali jednej generalnej zasady. Jeżeli już na jakieś pytanie odpowiadałem, to więcej nie będę. Żeby nie było nudnie, żeby nie było powtarzalnie. Żeby to każde Q&A było odrobinę inne, nie tylko przepełnione moim przesadzonym entuzjazmem. Czy mój syn będzie nagrywał na YouTube? Jak będzie chciał, to sobie nagra, jak nie będzie chciał, to nie ponagrywa. Mój pierwszy komputer to był Atari 65XE. To już było. Hej, hej, jak nie będziecie mieli interesujących tematów, to zacznę oglądać dziewczyny. Zdjęcia dziewczyn na Google'ach. Dobra, zobaczmy, co tam w premierach kinowych. Co by nam się nie nudziło, oczekując na... Ciekawe pytania. Ktoś pytał o podpięcie słuchawek do PlayStation 3. Słuchaj, w ogóle nie można podpinać słuchawek do PlayStation 3. To jest słabe, moim zdaniem, no ale jest jak jest. PlayStation 3 ma tylko wyjście USB, ale o ile się orientuję, nie można tam podłączać w ogóle urządzeń dźwiękowych. Natomiast nie ma w ogóle jacka, wejścia jack. Więc jedyna opcja, żeby uzyskać dźwięk z PlayStation 4, to jest przez HDMI albo przez wyjście optyczne. O ile się orientuję, żaden sprzęt słuchający na uszy nie ma wyjścia optycznego. Więc jedynym rozwiązaniem jest podpięcie do monitora bądź też telewizora HDMI. No i do tego podpięcia... słuchawek. W ten sposób. Więc możesz sobie, jeżeli twój monitor albo twój telewizor ma jacka, to możesz podpiąć sobie cokolwiek tam zechcesz. Ale jakby musi być pośrednik między PlayStation 4 a słuchawkami. Czy zagram w Gothica? No zobaczymy. Strasznie, żeście nie pocisnęli w tego Gothica w ankiecie. Zresztą zaraz sobie rzucę okiem. Swoją drogą żałuję, że nie mogę wam... Zaraz, nie mogę? Screen region. O, niech sobie tutaj będzie screen region. Zobaczmy, co mówię, że tam w tej ankiecie. Żeście mnie tutaj... Gdzie to było? Może jaka ta strona jest cudowna. To jest świetna robota. No, 2000 głosów było za Gothiciem tylko. To nie jest jakaś szaleńcza ilość, bo przecież bywa, że czasami na live'ie u mnie jest 3, 4, 5 tysięcy. Więc nie czuję się aż tak strasznie. Zmolestowany tym Gothiciem. Natomiast z tych opcji tutaj, no gramy w Lord of the Rings, World North, w koopie. Left 4 Dead 2 na pewno po to sięgnę. Skończę GTA, bo Adam, dzisiaj żeśmy odpalili przez TeamViewera. Przez TeamViewera żeśmy odpalili mój komputer i Adam mi naprawił GTA, więc będę mógł to dokończyć. Jej, tak właśnie... Uważam, że jej. Tak, to już mamy. Co jeszcze ciekawego tutaj z tej listy? Wiedźmin 1 mnie kusi, szczerze mówiąc. Ale to już wszyscy widzieli, no. Ja sam zagłosowałem na Amazing Spider-Mana. Nie jestem przekonany do tego Gothica, serio. Myślę, że tutaj jest... Mogę odpalić jedynkę i zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Co wy na to? Zobaczymy, poeksperymentujemy, ale jest kilka rzeczy, które muszę najpierw skończyć. No. Słuchajcie, jak już tu jesteśmy, to trochę reklamy. Pozwolicie mi na trochę reklamy. Tutaj w dziale serii jest dużo fajnych działów. Koniec reklamy. Wracamy. Do rozmów niezobowiązujących. A chciałem sobie zobaczyć się te...
że będę na turnieju. No będę, będę. Będzie można ze mną pogadać. Co ja jestem? Kurde, statua? Szkatuła wolności, czy co? Ze mną zawsze można pogadać. Chyba, że jestem mega zajęty, no to wtedy zawsze mówię, że słuchaj, sorry, tutaj sprawy ważne i ważniejsze, nie? Ale ze mną zawsze można pogadać, ja cię kręcę. Chyba, że na przykład jest 1000 osób, które chce ze mną pogadać, to wtedy jest ciężko, nie? Ja nie miałem obrony pracy inżynierskiej, nie zaszedłem tak daleko na Polibudzie, niestety. Ale życzę ci powodzenia. Ja miałem pracę licencjacką, ale to na dziennikarstwie i było spoko. Ja zawsze wyglądam pięknie, proszę mi nie szczędzić komplementów. Jak moja żona traktuje moją pracę jako streamera gamera? Jest bardzo dumna, że robię to, co lubię i że robię to dobrze. Znaczy, moja żona uważa, że robię to dobrze, ja jestem dobrym strategiem w tej materii. Czemu wyłączyłem kamerę third person perspective pojazdów? A wiesz co, Tomik? To nie ja. To ktoś inny wyłączył, to ISDN wyłączył. To poproszę go, żeby włączył. I oczywiście, że mam najlepszy serwer Battlefield 4. Pewnie, że tak. Jest beściarski, bo są najlepsze ustawienia, kurde. Czytałem Adepta Magii i Mistrza Magii. Jak ty żeś mistrz napisał? Mistrz? I magii przez 2i. To ja nie jestem czepialski ortograficznie, natomiast taka wskazówka i chyba nie wprowadza was tu błąd, ale jeżeli odmieniacie wyraz pochodzenia niepolskiego i on się kończy na i, to wtedy się daje 2i. Historii, magii i tak dalej. Bo magia to z angielskiego, historia też z angielskiego jest. Czy kupię żonie stojak na kamerę w samochodzie? Wiesz co? Nie, nie będę kupował. Znaczy, myślę o tym, żeby zainstalować jakieś takie stałe urządzenie do... trzymania kamery w samochodzie. Żebym sobie mógł jechać, opowiadać i jeszcze równocześnie nagrywać trasę przede mną. Ale nie wiem, gdzie w ogóle pytać o takie rzeczy. O, brodaty! No, słuchaj, to ustaw third person perspective. Na pojazdy, że można było zza pojazdu kierować, bo w Battlefieldzie 4 te pojazdy są strasznie niestabilne i jak się patrzy zza pleców, to jest lepiej. No to jest jedyne. No i indykatory trafienia, nie wiem czy są, ale kiedyś nie było i też chciałbym, żeby były. Czy skończyliśmy wczoraj wojnę na północy? Nie, no co ty, to jest taka gra na chyba 10-12 godzin, a my żeśmy wczoraj zagrali 3 chyba. Czy ja pokażę koszulkę? Pewnie. Swoją drogą, miałem kiedyś sklepik z koszulkami. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Zombie Rock. O Boże. Miałem kiedyś ten, będę musiał kiedyś zrobić taki jak Rezi chyba zrobił coś takiego, że konkurs na najlepsze zdjęcie w mojej koszulce. To powinno sprzyjać biznesowi. Ale raz się oplułem ze szczęścia z tego pomysłu. Ale nie wiem, czy mój sklepik działa jeszcze. Czekajcie, sprawdzę. Zaloguj się. Jest, mam... Raz. Mój sklep. Gdzie jesteś, mój sklepie? O, moje sklepy, asortyment. Ej, ja ciągle mam sklep, zapomniałem o tym całkiem. Tutaj można, zrobię konkurs, będzie taki. Kupić koszulkę moją, jej, kasa jest, i ubrać ją na najładniejszą dziewczynę, jaką spotkacie. I to będzie ten, miss rokowego koszulka. Znaczy podkoszulka, misy rokowego podkoszulka, co o tym myślicie? Myślę, że to może być mega konkurs. Tak jest. O, Jezu, moja żona dzwoni, o Jezus Maria. Cześć, o Jezus Maria. Halo?
Cześć kochanie, nie mogłem włączyć telefonu, a cały czas tutaj jestem, już mam ubrane dżinsy i w ogóle jestem cały gotowy na twój sygnał. A to jeszcze dasz mi sygnał, jak tu jedziesz? Dobrze, kochanie, to pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie mogę się na ciebie, tak? Aparat zabrać? No ale to wiesz, to i tak, no dobrze, dobrze, to wezmę. Gdzie leży aparat? Dobra, super. W dużym pokoju na drewnianej komodzie, okej. Okay. No nie, no to mi jeszcze pewnie przypomnisz po sygnale. Pa, pa! Mój Boże, co ja mam za kukuryka tutaj na tej głowie? Dobrze, że na dwór wychodzę z czapką. No co, zły pomysł na konkurs? Dobry biznesowo, nie uważacie? Sprzedam więcej koszulek. No i coś może można wygrać, ale co? Pewnie, że lizusek. Słuchajcie, jeżeli komuś można się podlizywać w życiu, to przede wszystkim żonie. Okej? Okay? Okej. Okay. A co za wygraną? No nie wiem, musimy wymyślić jakąś nagrodę. Czy w Star Wars da się zagrać, jeżeli się zna angielski pół na pół? Tak, tak, tak. Nawet jest wskazane. No, człowiek się dzięki temu podszkoli trochę. To masz dosyć ważne pytanie. Czy toleruje grabę rudego? Czy najlepiej jak miał włosy innego koloru? Słuchajcie, dla mnie nie ma znaczenia, czy graba jest żółty, czarny czy zielony. Naprawdę. Ja bardzo lubię grabę przez jego charakter, a nie przez kolor włosów, no. Co to rudy nagle się okazało, że coś jest nie tak? Rudy może zostać premierem, także uważajcie. Nie ma dla mnie to żadnego znaczenia. Może gdybym miał głowę gdzieś zamontowaną w innym miejscu, to bym się przejął, ale tak to niespecjalnie. O Jezu, podać link do sklepu? Czekajcie, ale fajnie mi się trafiło, może coś sprzedam. A jak to się robi? Czekajcie. Rok? Nie wiem, jak to się robi, jaki jest mój... Dobra, jeszcze raz poszukam tutaj. Moje sklepy, cały jeden. Aha, o, już wiem. Rock.capsule.com? Nie, pl. Dobra, pl. Yes! Proszę was bardzo uprzejmie. Oto jest mój adres sklepu. Musicie sobie skopiować, bo najwyraźniej tak się nie da. Co tutaj się działo? Spoko, no. Kupujcie w dużych ilościach. Ja tam z tego mam 5 zł chyba od sztuki. Czy coś. Nie, żartuję, słuchajcie. W ogóle nie mam żadnych przeżyć w związku z tym sklepem. On po prostu jest. Ja go specjalnie nie reklamowałem. Ale chyba coś mógłbym wam pokazać. Czekajcie. Mam dla was coś specjalnego. Cierpliwości. Wyszukuję tego teraz w internetach. Idziemy w dobrą stronę? Nie. Fuck. Cholera. Jeszcze nie. Shit, gdzie to jest? God damn it. Dobra. Jest. Będzie dziewczyna, także przygotujcie się na doznania wizualne. Jesteście tu ze mną? Tak. Dobra, to uwaga. Co też ta dziewczyna ma na sobie? Ciekawi jesteście? No proszę bardzo, czyżby to był rok? Mnich? Tak jest, moi drodzy.
Jaki uśmiech radosny. A kto tutaj jest na popiersiu? No kto? A tam pod spodem nas nie interesuje. Interesuje nas tylko to, co jest na wierzchu. Dzień dobry pani. Oto, proszę państwa, pani występująca w koszulkach rocka. Chcecie być tacy piękni jak ona? Wystarczy kupić rocka zombie. O, shit. To jest czat? Co? Takie rzeczy są dosyć zabawne. Dajcie się cieszyć. Dajcie się cieszyć staremu człowiekowi. Tada! No i proszę. Dobre, nie? Dobre. Ja wiem, że dobre. A co? O co? Co? Tylko ja, wiecie, mam straszne mam opory, żeby reklamować swoje koszulki i na razie tego nigdzie nie wrzuciłem. Tylko pokazałem wam, bo przecież jesteśmy wśród przyjaciół, prawda? Prawda? Nie zdradzicie mnie. No. A dziękuję za pozdrowienia od twojej mamy. Jakbym wiedział, że twoja mama mnie ogląda, to bym nie puszczał takich zbereźnych filmów. Cholera. Tak. No, Banner Saga. Właśnie mam teraz. Adam mi wrzucił Banner Saga i nawet chyba już mi ściągnął. Dzisiaj Adam miał u mnie dostęp do komputera i mi porobił różne dziwne, tajemnicze rzeczy, także nie wiem, co tam jeszcze ciekawego może się przytrafić na tym komputerze. Mam odpowiadać na Facebooku? A co ja na Facebooku nie odpowiadam? Jestem wielkim odpowiadaczem facebookowym. Chyba, że ktoś mi pyta, ile masz w pasie, albo coś w ten deseń. To możecie odpowiadać 2K, ponoć ktoś ten. Mam dzisiaj 2 zaplanowane posty na Facebooku. O, ktoś mi napisał. Dobra. Dostałem wiadomość, która mnie specjalnie nie ucieszyła. Ale to nic, to tylko był delikatny spadek dobrego humoru. Czy będę nagrywał Far Cry 4? No pewnie tak, pewnie tak. Czy zawsze jestem taki pozytywny? Nie. Ale ilekroć odpalam, kurde, tego Q&A, to mi się jakoś weselej robi, no. Co ja sądzę o Razer Kraken Pro? No nic nie sądzę, bladego nie mam pojęcia, co to jest. Przypuszczam, że jakieś słuchawki. Czy będę jeszcze grał w Wasteland? Tak, ale jak wyjdzie wersja pełna. Czy pozwalam swoim fanom przychodzić do domu? Nie. Z reguły nawet na klatkę nie wpuszczam. Mój dom to jest jednak moje sanktuarium i... nie ma. Czy ja przed Wiedźminem 3 mam zamiar przeczytać sagę? No chłopie. Ja już sagę mam dawno przeczytaną, no. Rozmawiasz z fanem fantastyki. Czy wstydzę się wychodzić na ulicę z kamerą? Nie, no z kamerą nie wychodzę, nie wstydzę się wychodzić. Wstydzę się trochę gadać do kamery. To jednak coś, czego nie mogę przeskoczyć, albo jest mi bardzo ciężko. Nie jest takie proste. Jak to? To nie można się ze mną wódeczki napić? No nie, żeby się ze mną wódeczki napić, to trzeba mieć kolego kondycję. Spin Tires. Gdzieś to kiedyś testowałem chyba, nawet na live'ie. Spoko. Znaczy nie ma fabuły za bardzo, ale jest okej. Okay. Czy bym Gorgona do domu wpuścił? Ja właściwie mało kogo wpuszczam do domu, bo moja żona jakby nie do końca chce być częścią tego całego... wszystkiego, co się dzieje wokół mnie. Ono jest częścią mojego życia i okej, z tym jej dobrze. Natomiast nie do końca ma ochotę wsiąkać w te internetowe wszystkie rzeczy. Więc raczej mój dom to jest miejsce zamknięte.
Czy chciałbym, żeby mój syn się zajmował tym, co ja? Nie zależy mi na tym. Nie, niekoniecznie. To jest popieprzona robota. To znaczy, bardzo jest trudno oddzielić to, co fajne, od tego, co niefajne. I mi to zajęło tam z rok albo dwa. Ale ja już jestem stary facet. I mi łatwo jest jakby skupić się na tych pozytywach. Natomiast młodemu człowiekowi... Znaczy, uważam, że przygoda z YouTube'em dla młodego człowieka może być bardzo bolesna. Ludzie są wredni i wykorzystają każdą słabość. Więc szczerze mówiąc, nie chciałbym, żeby młody jakoś się w to angażował strasznie. Chociaż zrobi, co zechce. Zrobi, co zechce. Jakie są moje przemyślenia na temat gry Star Citizen? No to musiałbyś zajrzeć tutaj. Potem do seria New News. I potem, Star Citizen, chyba był jeden z pierwszych. I musiałbyś jeden z tych odcinków New News, ankieta New News odświeżyć. Obejrzeć sobie, o proszę, Star Citizen w pierwszym odcinku było. W pierwszym odcinku New News. Tutaj masz wszystkie moje przemyślenia na temat Star Citizen. O, widzę, że sporo osób tutaj zerka na tego. Nie news live. Wow, nie przypuszczałem. Nieźle. Tym bardziej nie dawałem tego na Facebooka w ogóle. A, okej. Okay. A co my dzisiaj mamy? Dzisiaj czwartek? Wow. Czwartek? Dobra. To musicie mi przypomnieć, żebym dał... znaczy tam... Adam, please, przypomnij mi, żebym dał wpis o... na Facebooka o 21, że będzie New News Live. Bo zawsze o tym zapominam. No i sam to muszę zrobić, bo mam pewien przepis na to. Jak tam postanowienie noworoczne? Biegasz? Ja nie miałem przepraszam. Ja nie miałem nic o bieganiu w postanowieniu noworocznym. Ja nic o tym nie wiem. Ja w ogóle się nie przyznaję. I to nie jest moje postanowienie. I wypraszam sobie, ogólnie rzecz biorąc, ja nie lubię biegać. Po prostu nie lubię biegać. Natomiast miałem się zdrowiej odżywiać i troszkę ruchu zaznać, ale to też nie było postanowienie. Ja nie mam postanowień noworocznych, bo to się źle kończy. To znaczy kończy się nierobieniem tego. Natomiast troszkę lepiej się odżywiam. Dzisiaj wypiłem ostatni łyk napoju z cukrem. To dlatego, że miałem zapasy w lodówce. Już więcej nie kupuję żadnych napojów z cukrem. Jakoś aspartan zniosę, troszeczkę, ale przede wszystkim woda mineralna, więc idzie ku lepszemu. Czy ja lubię sztuki walki? Tak, na filmach, przeważnie. Lubię też zapasy, trochę gdzieś tam kiedyś w przeszłości uprawiałem zapasy, ale tak bardzo, bardzo niezobowiązująco i też trochę boksowałem, ale też bardzo, bardzo niezobowiązująco. Czy ja się czuję sławny? Dzięki Bogu nie, dzięki Bogu nie. Jak sobie patrzę na, jak się nazywa ta dziewczyna z płaskim brzuchem, co ten... Zawsze jej zapominam, no tyle ze sławy właśnie. I, tak czy inaczej ona ładnie ćwiczyła i wyszła z internetu do świata zewnętrznego i mi się to wydaje jakieś takie... Taka internetowa tam sława, czy tam bycie znanym w internecie jest zupełnie cudowna rzecz i mi absolutnie wystarcza. Znaczy... Roku dokończ. Facet bez brzucha, słabo? Słucha, tak? Dobrze zgadłem? Wiedziałem, jestem taki bystry. Chodakowska, no, Chodakowska, no. Nie chciałbym się oddać na osąd publiczny ludzi, którzy są nie związani z internetem. O, żona dzwoni. Halo, najdroższa? Dobrze, wziąć aparat i ten, i się udać w swoim kierunku, tak? No dobrze, już pędzę, to papa, kochanie. Jak widzicie, życie wzywa do zobaczenia, trzymajcie się, papa! Jeszcze nieraz będzie Q&A. Musiał być A, żeby się zrymowało, nie? Nie, ej. Co wam będę mówił?